No powiem wam, że czuję się trochę oszukana po tym, co widzę w opakowaniu i jak zestawiam to z rzeczywistością na twarzy. No na razie to wygląda strasznie, wiem. Siemaneczko kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na test kilku produktów, ale nie tylko, ponieważ będę też testować jedną technikę makijażową, którą odkryłam ostatnio. Ale jeśli chodzi o kosmetyki, to przede wszystkim przetestujemy sobie dwie paletki Bourjois do twarzy, które prezentują się, przyznam wam, dosyć spektakularnie. Jak tylko zobaczyłam je na Zebra, to stwierdziłam, że muszę je zamówić. Zobaczcie, czy coś wam to przypomina? Mi to przypomina trochę palety od Anastasia Beverly Hills, które były kiedyś bardzo popularne. Tutaj mamy właśnie taką paletkę do konturowania, ale to nie wszystko, ponieważ jest jeszcze pełna i podobna w rozmiarze paletka z różami. Także zobaczymy dzisiaj, jak to zadziała, ale tak jak wam powiedziałam, to nie wszystko, co dzisiaj nas czeka, także koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. I zaczniemy sobie od paletki do konturowania twarzy, bo tak jak widzicie, mam już na sobie podkład, korektor i puder. I powiem wam szczerze, że jestem mega ciekawa, w szczególności bronzerów. W ogóle ta paletka była w całkiem przystępnej cenie, także to jest plus. Nie mam pewności, czy dostaniecie ją stacjonarnie, ponieważ ja ją zamówiłam, tak jak wspomniałam, w drogerii online i zacznę od tego chłodnego, jaśniejszego odcienia brązu. I mamy tutaj też całkiem niezłej jakości lusterko, które muszę odbezpieczyć. Trochę dziwnie się to rozciera, wezmę bardziej skoncentrowany pędzel. I niestety mimo tego, że w opakowaniu ten bronzer wygląda na chłodny, to ostatecznie na policzku się wyrudza, ma takie bardziej ceglane tony. I nie chcę się równomiernie rozkładać. Powiem wam, że mam takie wrażenie, jakbym aplikowała na policzki róż o ceglanych tonach, a nie bronzer. Okej, taki trochę bardziej zbity pędzelek stricte do bronzera lepiej się sprawdza i lepiej to rozkłada na policzku. Ale co do tonów, no wyglądam po prostu, jakbym się na twarzy zarumieniła, a nie przybrązowiła. I jest to, nie ukrywam, dziwne doświadczenie, bo bronzer w opakowaniu wygląda zupełnie inaczej. O, widzicie? To widać na nosie. Robi się taki wręcz czerwony. No przyznam wam, że ten bronzer mnie nie powala, mimo tego, że miałam wobec niego dosyć dużo oczekiwania. Sprawdźmy, jak ten ciemniejszy. On już chyba ma bardziej oliwkowe tony, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Już jest bardziej brązowy, ale z kolei ma w sobie taki podton żółty. I też wypada na policzku ultra ciepło. No powiem wam, że czuję się trochę oszukana po tym, co widzę w opakowaniu i jak zestawiam to z rzeczywistością na twarzy. Przejdźmy dalej do tego pudru rozjaśniającego, który jest matowy. Trochę ugaszę nim ten bronzer. Przejdę teraz do paletki z różami, bo tutaj niby w tej paletce do konturowania jeden róż się znajduje, ale on też ma takie budyniowe, brązowe tony, a to nie jest coś, na co dzisiaj chciałabym postawić. Poza tym chciałabym też przetestować jakość tej paletki z różami i ona prezentuje się tak. No mamy w sumie tylko dwa takie skrajne róże, różowy i brzoskwiniowy, a reszta też jest taka jakaś budyniowo-brązowa. Spróbujmy z tym różem. On jest też jednym z ciemniejszych odcieni, także zobaczymy, jak będzie rozkładał się na policzku. Wypada dosyć sucho. Ogólnie tony tego różu bardzo mi się podobają i fajnie pasują teraz do włosów, ale jest taki mączny w konsystencji. Całe szczęście jednocześnie nie przepigmentowany, więc mam nad nim jako taką kontrolę. Na razie nakładam więcej. I kolor różu mi się podoba, ale konsystencja już nie za bardzo. Przejdę teraz do rozświetlacza. I w paletce do konturowania również znajduje się jeden rozświetlacz. I słuchajcie, on jest taki złoto-zielony. Zobaczcie, nie wiem komu to będzie pasować. Chyba jakiejś osobie naprawdę o bardzo ciemnej karnacji. No ale w moim przypadku po prostu zrobię sobie takie sino-zielono-złote smugi na policzkach, także nie piszę się na to. Także skorzystam dzisiaj z rozświetlacza Ingrid Team X i to jest dokładnie rozświetlacz Heaven. On jest dosyć jasny i chłodny, ma w sobie sporo takich wręcz niebieskawych tonów, ale ma przepiękny blask. Ja go raz testowałam i w sumie bardzo mi się podobał i zwracał uwagę otoczenia, także sobie go na razie nałożę też w większej ilości, ja za chwilę go sobie doklepię. No na razie to wygląda strasznie, wiem. O, ale już jest lepiej. I widzę, że w tej paletce z różami ten drugi skrajny odcień, brzoskwiniowy, ma lekkie drobinki, bo ten lawendowy jest właściwie matowy i tępy, suchy. Także teraz spróbuję dołożyć odrobinkę właśnie tego brzoskwiniowego różu i może on trochę zmiękczy mi ten policzek drobinką.
No ale mam wrażenie, że ta drobinka odpada w trakcie rozcierania. No nie wiem, chyba bym drugi raz nie zainwestowała w te dwie paletki. Takie są... Takie se po prostu. I jeśli chodzi o makijaż oczu, to mam dzisiaj ochotę zrobić coś szalonego, coś wiralowego, co ostatnio robił Michał Gorywoda. I podpytałam go o to, jak wykonał ten makijaż oczu. No zobaczcie, czy to nie jest przepiękne. I powiedział mi, że inspirował się jedną z rolek, którą mi podesłał, także ja tutaj wam ją gdzieś wstawię. I żeby w ogóle osiągnąć ten efekt, to musiałam zamówić taką gruchę. Słuchajcie, to nie jest grucha do nosa, tylko grucha do rzęs. Nie wiem dokładnie, do czego ona służy, tak wiecie, profesjonalnie przy chyba przedłużaniu, ale ja będę dzisiaj wykorzystywać ją w makijażu, żeby osiągnąć takie rozbryzgi farby, rozdmuchania farby, które będą wyglądać artystycznie i mam nadzieję, że jednocześnie nie zajmie mi to zbyt dużo czasu. Nie chciałabym iść taki, wiecie, standardowy biały, tylko chciałabym to trochę jednak czymś przełamać i może zrobimy taki trochę bardziej różowy klimat. Tutaj w pogotowiu mam też dwa sypkie pigmenty w neonowych odcieniach, żółtym i zielonym. Także jeszcze nie wiem, co z tego będzie. Mam też pogotowy biały eyeliner, także zaraz zobaczymy. Zanim jednak rozpocznę tę kombinację, skorzystam z paletki, którą odkryłam ostatnio, marki Claressa Think Pink i przypudruję sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym. A załamanie zaznaczę po prostu zwykłym brązem. To będzie taki swoisty fundament pod ten makijaż, żeby oko nie wyglądało na takie łyse, bo też nie wiem, jak te rozbryzgi będą się na mnie prezentować. Podkreślam też dolną powiekę. Okej, fundament gotowy. I pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to zwilżyć eyeliner, tak dosyć solidnie wodą, żeby go aktywować. Nie wiem, jak bardzo mokre to musi być, żeby się rozbryzgiwało. Za suche! Musi być więcej wody. O, rety, nadal za suche. To naprawdę musi być bardzo rozwodnione. Okej. I tutaj teraz delikatnie płaskim pędzelkiem doklepuję granice, żeby to było bardziej pełne. I spróbuję teraz z niebieskim eyelinerem. No to rozdmuchiwanie nie jest wcale takie proste, bo to musi być naprawdę bardzo mocno zwilżone, a boję się, że jak będzie takie super mokre, to stracę nad tym kontrolę. Teraz wezmę taki dosyć cienki, precyzyjny pędzelek do eyelinera i spróbuję zarysować sobie jeszcze kilka kształtów. To wyglądało bardziej jak taka morska fala. I to samo zrobię z różowym eyelinerem. Porobię też takie, wiecie, pojedyncze kropeczki. Okej, zajmę się teraz drugim okiem i pomyślimy, co dalej. Dokładam jeszcze odrobinę pomarańczowego eyelinera i staram się rozetrzeć go z tym różowym, żeby powstał mi taki gradient. W międzyczasie, robiąc prawe oko, udało mi się tak fajnie rozlać ten eyeliner po mojej prawej stronie na dolnej powiece, więc coś podobnego dorysowałam sobie również na lewej. I teraz zastanawiam się, czy nie włączyć tutaj właśnie jakiegoś takiego wściekłego zielonego bądź wściekłego żółtego. To może ciekawie wyglądać. I żeby to zrobić, rozcieńczę trochę białego eyelinera i dosypię do niego po prostu któryś z tych pigmentów, a może ich mieszankę. Wiecie, co ostatecznie zrobiłam? Połączyłam dwa te suche pigmenty i dodałam do nich wody. Już nie będę angażować tego białego eyelinera, dlatego że wtedy to się za bardzo jakby rozbiela. No i zobaczmy, czy to ma jakiś sens. Tak, to też działa, ale mieć nad tym jakąś kontrolę, to naprawdę nie jest łatwe zadanie. Nie wyszło mi to zbyt symetrycznie, także wrócę do pędzelka i po prostu sobie to narysuję. I teraz tę przestrzeń, która pozostała mi bez niczego, zakryję niebieskim eyelinerem i odrobiną właśnie mieszanki pomarańczowego z różowym. W międzyczasie wytuszowałam rzęsy i teraz przykleję sztuczne i skorzystam z takiego eyelinera razem z klejem z NYXa. To jest nowość, którą kupiłam ostatnio na kokolita.pl w zestawie razem z rzęsami, które wyglądają trochę jak Demi Wispies od Ardell. Także najpierw zrobię sobie taką cienką kreskę eyelinerem, który jest jednocześnie klejem i ten aplikator ma taką filcową końcówkę.
i doklejam sztuczne. No powiem Wam, że akurat w tym przypadku jakoś tak fajnie ta rzęsa nie chce mi się przykleić. A może dlatego, że pod spodem mam te eyelinery z Suva Beauty i to jest trochę inna faktura. Ale jakoś mi się udało je teraz połączyć. Zobaczymy, na ile to będzie w sumie trwałe. W każdym razie przechodzę teraz do drugiej rzęsy. Też robię analogicznie taką kreskę tym eyelinerem. Testowałam te rzęsy już na TikToku ostatnio razem z tym klejem. I było całkiem okej, bardzo szybko mi to szło i sprawnie, ale w tym przypadku troszkę się musiałam z moją lewą rzęsą nagimnastykować. Teraz też posmarowałam samą rzęsę tym eyelinerem, więc może będzie się trochę szybciej przyklejać. No niestety powiem Wam, że mam cały czas problem z tą rzęsą. Nie jest to taki produkt niezawodny, jeśli chodzi o ten klej. No niestety, nie chce mi się to przyklejać, także ja skorzystam po prostu z kleju Duo. A temu eyelinerowi z klejem będę się jeszcze przyglądać i dam Wam znać, czy warto go kupić. No nie wiem, co o tym myśleć, bo wydałam na ten zestaw rzęs z klejem jakoś 80 zł, a w cenie regularnej kosztuje to jakoś około 100. Także byłabym trochę wkurzona, gdybym wzięła, nie wiem, na sesję zdjęciową, na wyjazd, tylko ten eyeliner z klejem i by się okazało, że rzęsa nie chce mi się przyklejać. Jakby ten klej od razu wysycha bezpośrednio po aplikacji eyelinera, nawet jeżeli zrobię to jak najszybciej, no to jest już za sucho. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nakładam go na te eyelinery Suva Beauty i ta tekstura jest troszkę jednak inna, czy może kwestia tego, że używam tego eyelinera drugi raz i może już tam przysychł. Nie mam pojęcia. W każdym razie rzęsy doklejone, także teraz pozostały mi już tylko usta. I tak zastanawiam się, co by tutaj zrobić, żeby nie przesadzić. I chyba najpierw usta obrysuję taką nudziakową kredką. Tutaj wpadła mi w ręce z Glam Shopu Miss Doncelita kredka do ust w odcieniu Flora. Ona ma takie nudziakowo-brązowe tony. I nałożę na to błyszczyk z Ingrid ze współpracy z Teamem X. On ma takie pomarańczowe, mleczne tony. Makijaż mogę już uznać za skończony, także przejdźmy sobie zarówno do podsumowania kosmetyków, których dzisiaj użyłam, jak również tej techniki makijażowej, którą dzisiaj testowałam. I sądzę, że dzisiaj nie będę pokazywać Wam się pod koniec dnia, dlatego że nie testowałam nowego podkładu. Jeśli chodzi o te eyelinery, których dzisiaj użyłam, no to są to sprawdzone produkty i wiem, że to się dobrze utrzyma. Także przejdźmy teraz do podsumowanka i na tym sobie dzisiaj już zakończymy. I jeśli chodzi o te dwie paletki do twarzy marki Bourjois, to przyznam Wam się do tego, że jestem trochę rozczarowana. Jestem rozczarowana przede wszystkim tym, że bronzery na policzkach wyglądają na zdecydowanie cieplejsze niż w opakowaniu. Tutaj mamy do czynienia w teorii z ładnymi dwoma takimi budyniowymi, chłodnymi odcieniami brązu, jaśniejszym i ciemniejszym. No ale już na policzkach jeden z nich wytraca bardziej ceglane tony, a z kolei ciemniejszy wygląda bardziej żółto i nie jest to coś, na co się pisałam i nie jest to produkt dopasowany do mnie pod kątem konturowania. Jeśli chodzi o ten jasny puder, z kolei on właściwie tego pigmentu nie ma zbyt wiele, więc tak naprawdę nie udało mi się ładnie podczyścić tutaj twarzy, żeby odciąć sobie to konturowanie trochę mocniej i musiałam naprawdę sporo nad tym popracować, żeby złagodzić też intensywność tego bronzera. Jednocześnie te produkty są w konsystencji dosyć kredowe, suche, nie do końca ładnie się rozcierają, więc trzeba dopasować odpowiedni pędzel, żeby móc faktycznie dobrze te produkty rozetrzeć na policzkach i mieć też z tyłu głowy, że lepiej buzię mocniej przypudrować, bo wtedy będzie się to ładniej i równomierniej rozkładało. Także nie kupiłabym tej paletki ponownie. Jeśli chodzi o róże, to mamy tutaj do czynienia z różami o wykończeniach bardzo basicowych, bardzo też takich niespektakularnych w żaden sposób i raczej na policzkach wyglądają one sucho, nawet jeżeli zawierają drobinki. I mogę się wypowiadać oczywiście na temat tych dwóch róży, ale mamy tutaj właśnie jeden róż matowy i jeden z drobinkami, reszta z nich również ma takie lekkie drobinki. No i na ten moment, oceniając moje pierwsze wrażenie odnośnie tej paletki, też raczej nie kupiłabym jej ponownie, bo jest cała masa lepszej jakości produktów. Ale biorąc pod uwagę fakt, że marka Bourjois dla mnie przynajmniej osobiście jest znana z różów do policzków, chyba tak to się odmienia, różów czy róży, dajcie znać. I w ogóle mój pierwszy kosmetyk z Bourjois to był właśnie róż do policzków, to tutaj nie jestem zafascynowana tymi
wykończeniami i śmiem twierdzić, że te róże pojedyncze, które mają w swoim asortymencie już od wielu, wielu lat, mają ładniejsze, pełniejsze, bardziej wielowymiarowe wykończenia niż te tutaj w tej paletce. Na pochwałę jednak, o dziwo, zasługuje ten rozświetlacz z Teamu X, a właściwie z Ingrid we współpracy z Teamem X. Ja już go testowałam pierwszy raz na TikToku, jak również ten błyszczyk i powiem Wam, że w ogóle ta kolekcja kosmetyki, które mam z tej kolekcji, bardzo fajnie mi się sprawdzają. Jestem w szoku, bo ja z marką Ingrid mam taką trochę love-hate relationship i zwykle te kosmetyki mi się nie sprawdzają. Jeśli chodzi o tę kolekcję, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Mimo iż ten rozświetlacz jest dosyć chłodny, to naprawdę przyciąga spojrzenia i w ciągu dnia, kiedy miałam go na sobie pierwszy raz, kilka osób zapytało się mnie o to, co mam na tych policzkach i co mi się tak pięknie błyszczy. Także to o czymś świadczy. Ja na pewno będę z tego rozświetlacza jeszcze korzystać niejednokrotnie. Co do błyszczyku, fajny jest, bo się nie lepi. Jedyny może minusik to fakt, że nie ma drobinek, ale też takie błyszczyki są potrzebne. Nie klei się, jednocześnie nie jest zbyt wodnisty, więc nie rozlewa się poza kontur ust, a zjada się tak tradycyjnie, jak to zwykle bywa przy błyszczykach, także ta trwałość nie jest oczywiście całodniowa, ale też tego po prostu nie wymagam, bo wolę sobie produkt dołożyć w ciągu dnia. Jeśli zaś chodzi o tę technikę makijażową, którą dzisiaj testowałam, to powiem Wam, że nie było to aż tak łatwe, jak się tego można by spodziewać, bo na tych filmikach wygląda to wszystko zawsze bardzo łatwo, zgrabnie i szybko. Bardzo ważne jest to, żeby porządnie rozcieńczyć ten eyeliner aktywowany wodą, bo wtedy jesteśmy faktycznie w stanie go trochę rozdmuchać, ale i tak spodziewałam się tego, że będę mogła rozdmuchać te produkty bardziej, a musiałam tak naprawdę więcej tych smug dorysowywać, niż tak naprawdę udało mi się je uzyskać naturalnie, rozdmuchując je przypadkowo. Ale ogólnie całkiem szybko i sprawnie byłam w stanie wykonać ten makijaż i śmiało mogłabym teraz pójść w nim na jakiś festiwal. I myślę, że nie byłoby tutaj powodu do wstydu, także jeżeli macie ochotę poeksperymentować właśnie z tego typu makijażem, to myślę, że warto i myślę, że gdybym zrobiła ten makijaż jeszcze raz i jeszcze raz, to udałoby mi się wtedy uzyskać taką idealną konsystencję eyelinera, żeby się lepiej rozdmuchiwał i żeby szło to trochę może sprawniej i trochę właśnie jeszcze bardziej przypadkowo, ale i tak uważam, że jak na pierwszy raz jest nieźle. A jeśli chodzi o te rzęsy i klej przede wszystkim z NYX-a, który jest eyelinerem, to ja mu się będę jeszcze przyglądać, bo za pierwszym razem zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale miałam wtedy na sobie taki naturalny, basicowy makijaż i te rzęsy całkiem ładnie i szybko, no dosłownie w 2 minuty mi się przykleiły. No ale dzisiaj to nie było wcale takie proste i miałam wrażenie, że jak tylko zrobiłam kreskę, to ona już od razu była sucha i się nic tam nie kleiło, więc i tak musiałam wspomóc się klejem Duo. Także będę się przyglądać temu produktowi i obserwujcie mnie na bieżąco, dam Wam znać, czy to hit, czy jednak bubel. Także to już by było wszystko na dzisiaj, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o produktach, których dzisiaj użyłam, o tej technice makijażowej, którą dzisiaj przetestowałam. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa, 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 pa!